Znajdujemy się w Brwinowie, w Stawisku, przed domem Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Ten dom zbudował dla swojej córki Stanisław Lilpop w prezencie ślubnym, kiedy Anna poślubiła w końcu Jarosława, miłość swojego życia. Piękny teren wokoło, piękny park. Tutaj bawiły się dziewczynki, córki Iwaszkiewiczów i tutaj w czasie wojny miały miejsce bardzo ważne wydarzenia, mianowicie Jarosław i Anna przytulali, przechowywali wielu swoich kolegów literatów, nie tylko pochodzenia żydowskiego, ale za przechowywanie, wspomaganie Żydów zostali po wojnie uhonorowani medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jarosław Iwaszkiewicz, jako wybitny mieszkaniec Brwinowa, oczywiście znalazł się na kartach powieści Stulecie Winnych. Myśl moja była taka, aby jego osoba, autentyczna postać, ożywiła bohaterów fikcyjnych. Ale jak to bywa czasami przewrotnie, rodzina Winnych stała się tak bliska sercu czytelników, że to właściwie Ania i Mania i Bronia Winna ożywiły Jarosława Iwaszkiewicza. Przestał być takim poetą znanym z kart podręczników języka polskiego, a stał się kimś bliskim, kimś, kto ma twarz, sylwetkę i w tej chwili przeżywamy renesans jego twórczości, znakomitej zresztą. Bardzo zapraszam do lektury powieści Jarosława Iwaszkiewicza, jego poezji, jego przekładów i oczywiście do czytania Stulecia Winnych. Bo na przykład można się będzie przekonać, czy Ania Winna pobiła parasolką Jarosława Iwaszkiewicza i dlaczego to zrobiła. Serdecznie zapraszam. Aubena Grabowska.